cudowny związek. Prowadzę taki kurs. Chcę ludziom pokazać, że jest to możliwe. To jest przeciwieństwem nauk przedmałżeńskich, bo te nauki przedmałżeńskie uczą, że jak masz problem, to najlepiej, żebyś się modlił. Natomiast moje szkolenia uczą, co zrobić, żeby stworzyć cudowny związek, czyli taki, który jest sukcesem dla niej i taki, który jest marzeniem jego, gdzie obydwoje zyskują. Po to wchodzą w związek, żeby obydwoje zyskali. I w miarę rozwoju tego związku zyskują coraz więcej, a nie coraz mniej. Po to prowadzę ten taki kurs. I jedna z uczestniczek ostatniego kursu się zapytała, no ale chyba nie z każdym mogę taki związek stworzyć. Tak zastanawiałem się przez jakiś czas, z kim można stworzyć udany związek. I tutaj zrozumiałem, że tego się nie da powiedzieć w 3 minutach. W 3 minutach mogę tylko powiedzieć, że znalazłem wiele różnych, przeróżnych powodów, dla których dana osoba może się nie nadawać do cudownego związku. Ale teraz zacznę od pierwszego. Cudowny związek to warto tworzyć z tą osobą, której też zależy. Zależy na związku, a nie na tym, żeby były spełnione tylko i wyłącznie jej oczekiwania. Cudowny związek tworząc osobą, której zależy, to znaczy, że tej osobie zależy na twoim sukcesie, na twoim szczęściu i że ona się cieszy z tego, co ty osiągasz. A nie tylko z tego, co ona osiąga. I jeżeli dobierze się dwoich ludzi, którzy cieszą się sukcesami partnera, to oni bardzo szybko też są w stanie nauczyć się cieszyć wspólnym sukcesem, że stworzyli cudowny związek. Jakbyś chciał ewentualnie lub chciała dowiedzieć się więcej, to obejrzyj albo następny filmik, albo przyjdź po prostu na szkolenie.